Ten podły glut spysiński. Witamy wszystkich na kanale Loża Szyderców. Dobra, sytuacja jest taka, bo tu padło pytanie w ogóle, kto to jest Nikita Baja, nie w temacie. Nikita to była dziewczyna Daniela Magicala. Po swojej ostatniej walce na Cloud MMA wyciekły w internecie nagrania, na których ów Nikita całuje się oraz robi dobrze właśnie tej koleżance. I w folderze z tymi nagraniami było również pełno innych nagrań, jak te dwie koleżanki sobie siedzą w wannie, albo zapraszają jakiegoś tam różnych kolegów w sumie, żeby do nich wpadł na aktywności, wszyscy wiemy jakie. I poza tymi wszystkimi nagraniami również można było znaleźć nagrania samej koleżanki, na których oddaje się również takowym aktywnościom z jakimś tam kolegą. Dlaczego powstał ten wywiad? Ponieważ w internecie ludzie zastanawiają się, kto dopuścił się tak haniebnego czynu, jakim jest opublikowanie właśnie takich taśm prawdy. Nigdzie nie zostało potwierdzone, kto to zrobił, natomiast tutaj właśnie koleżanka Nikity przerywa ciszę, moi drodzy. Z nami jest... Witamy wszystkich na kanale Loża Szyderców. Z nami jest Ola Famuła, koleżanka Nikity. Witaj serdecznie, cześć. Hej. Jak myślicie, jak szybko Ola Famuła wystąpi na Cloud MMA? Słuchaj, pytanie w ogóle, czy jesteś w stanie udzielić tego wywiadu i ogólnie jak się czujesz? Ogólnie myślę, że jestem w stanie. Chcę wreszcie to dać ludziom po prostu do zrozumienia, jaką też jestem osobą, bo też nie było tego mówione. Każdy miał inne poglądy wobec mojej osoby. Ja miałem to na przykład w dupu, szczerze powiedziawszy. Jak wspomniałem gdzieś tam wcześniej, robienie takich nagrań spoko, jak ktoś chce szybciej niż ty czekać na fame, bardzo możliwe. To dobre. Robienie takich nagrań spoko, jak ktoś ma ochotę, no nikt nie może zabronić, wolna wola. Natomiast rozpuszczanie gdzieś tam takich zdjęć, tam filmów gdzieś tam w internecie już nie jest rzeczą fajną i nie jest rzeczą oczywiście legalną. Natomiast co myślałem o tej koleżance? Nic. Ja dalej mam to gdzieś. No i widzisz, no to piątaczkę sobie możemy zbić, stary. Czuję pierwsze dni. Nie było za ciekawie, było naprawdę źle. No jednak teraz już powoli dochodzę do siły i staram po prostu iść do przodu, także jestem w stanie. Okej, rozumiem, że zdecydowanie się na ten wywiad wynika z tego, że po prostu tam masowy hejt na ciebie napłynął w internecie, a ty tak naprawdę nie miałeś możliwości pokazania swojej perspektywy i dlatego właśnie zdecydowałeś się na taki wywiad, tak? Dokładnie. Okej. No to tak, my mamy do ciebie 5 pytań. Można to być nielegalne, ale nagrać film i liczyć, że nie wycieknie to, jak zostawić otwarte drzwi od mieszkania. Nie, no wiesz, ale to nie, to też nie można tak mówić, że wiesz, że ktoś sobie nagrał film i o, jak nagrałeś taki film, to teraz licz się z tym, że on wypłynie. To nie do końca. Wiesz, tutaj bardziej chodziło o to, że z tego, co mówiła ta koleżanka Konopskiemu, no to Nikita była na tyle nierozważna, że ze swojego TikToka, na którym te filmy były, gdzieś tam logowała się u znajomych na przykład na telefonach i później zapomina się wylogować. Także tutaj bardziej chodzi o rozwagę. Związanych ogólnie z tą całą sytuacją, ja pozwolę się posługiwać telefonem, żeby stricte zadać takie pytanie, jakie chcę. Także. No i elegancko, pełna propeska, gości powiedział, że będzie korzystał z telefonu. Dlaczego? Znaczy idzie inaczej, powiedział co będzie robił, dlaczego to będzie robił. Bardzo dobrze. A nie wy już mi piszecie, że ja na przykład coś robię w internecie, to że TikToki sprawdzam. Nie sprawdzam. O, sobie go tylko odpalę. Dobra, to zacznijmy. W internecie powstał film na kanale Strollowany, który mówi o tym, że zaginęłaś po prostu w internecie i pytanie, jakbyś się do tego odniosła. Faktycznie, nagle ten film, że ona zaginęła. Nawet gdzieś tam na polskapolicja.pl, jakoś tak, na tej oficjalnej stronie policji, można było znaleźć informację, że jest poszukiwana. Owszem, wypłynął taki film. Na Snapie, tak, one na Snapie to udostępniały. Nie, na TikToku powiedziałem? Na Snapie. Filmik widziałam nawet. Jakbym się do tego odniosła? Ogólnie tak, nie było ze mną przez parę dni kontaktu.
pewne osoby mogły rzeczywiście zgłosić to zaginięcie. No jednak jestem osobą dorosłą, jestem pełnoletnią osobą, także ja po prostu chciałam się odciąć, odizolować. A tu się okaże, że koleżanka ma OnlyFansa. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, człowieku. Chwilkę odpocząć. Człowieku, byku. Okej, czyli normalnie rodzice wiedzieli, gdzie przybywasz, tak? Tak, zgadza się. Okej, a masz podejrzenia, kto zgłosił zaginięcie? Czy myślisz, że to może być ktoś z widzów przez pryzmat jakiejś zabawy? Czy z racji tego właśnie, że się wydarzyła ta sytuacja, no to myślisz, że to może być jakaś kompletnie obca osoba? Czy ktoś z twoich bliskich znajomych po prostu się martwił o ciebie i zgłosił to? Myślę przede wszystkim, że rodzina, ale także najbliżsi znajomi po prostu. Ej, ale no to jest trochę, to się trochę gryzie ze sobą, nie? Że gościara mówi, że no jestem dorosła, a jednocześnie mówi, że no to mogli być moi najbliżsi znajomi, ewentualnie rodzina, że mogła zgłosić zaginięcie. Tyle się ostatnio słyszy o porwaniach ostatnio, o tym, że dzieci... Boże, w czasie teraźniejszym. O zaginiętych dzieciach. Dzieci co robią? Zaginują. Zaginiają. Zaginają. Zaginują. Zagi... Nie wiem, jak to odmienić. Co jest? Giną. No ale giną... No, czy można powiedzieć giną? No ale giną to jest... Giną w niewiadomych... W nie... Gubią się? Nie, no ja się gubię, człowieku, codziennie. Giną w niewiadomych okolicznościach. A tu gościara mówi, że ona jest dorosła i tak dalej i nigdzie nikomu nie powiedziała, gdzie jest. No to nie, no to masz cięższy okres, to chociaż jednej koleżance mówisz, że będziesz tu i tu, że potrzebujesz kilku dni. Koniec. Obszedłem jezioro, jezioro zostało obejśnięte. Okrążone zostało byku. Okrążone. Jednej osobie chociaż powiedzieć, żeby nie było właśnie zgłoszeń na policję. No przecież rodzice muszą przeżywać... Nie wiem, co muszą przeżywać, ale najgorsze, co tylko może rodzic przeżywać, moi drodzy. Okej, dobra. I pytanie, czy ty się po prostu odwołałaś do tego w jakiś sposób, że nie jesteś osobą zaginioną? Tak. Ogólnie jak zobaczyłam tego posta, dosłownie rano, poszłam na najbliższy komisariat policji tam. No fajnie, a przez całą noc rodzice nie spali, nie? Właśnie powiedziałam, jestem pełnoletnia, jestem dorosła, także moje zaginięcie zostało odwołane, żyję, nikt mnie nie porwał, jak widzicie. Zabili go i uciekł, nie? Po prostu jest wszystko okej. Okej. Dobra, no to ogólnie ty jesteś osobą, która wspierała Nikitę, jesteś jej przyjaciółką albo koleżanką, teraz nie wiem, jakie macie relacje. I ty ogólnie nie chciałeś... Powiedziałaś, że rodzice wiedzieli, gdzie jest? Okej, dobra. Czy myślisz, że to może być ktoś z widzów z racji tego właśnie, że się wydarzyła ta sytuacja, no to myślisz, że to może być jakaś kompletnie obca osoba, czy ktoś z twoich bliskich znajomych po prostu się martwił o ciebie i zgłosił to? Myślę przede wszystkim, że rodzina, ale także najbliżsi znajomi po prostu. Okej, dobra. I pytanie, czy... Po prostu chciałam się odciąć, odizolować na chwilkę, odpocząć psychicznie. Parę dni kontaktu, no taki filmik, widziałam nawet. Jak mi się do tego odniosła? Ogólnie tak, nie było ze mną przez parę dni kontaktu. Pewne osoby mogły rzeczywiście zgłosić to zaginięcie. No jednak jestem osobą dorosłą, jestem pełnoletnią osobą. Odciąć, odizolować na chwilkę. Tak, zgadza się. Okej, masz podejrzenia, kto zgłosił? Normalnie rodzice wiedzieli, gdzie przybywasz, tak? Tak, zgadza się. Aha, dobra, rodzice wiedzieli, gdzie przybywa, dobra. No to... Rodzice wiedzieli, gdzie... To kto to zgłosił? I czemu rodzice nie powiadomili wcześniej, że... Ej, nie. Ona nie jest zaginięta. Wiemy, gdzie jest. Ale także najbliżsi znajomi po prostu. Okej, dobra. Jedź pan. I pytanie, czy ty się po prostu odwołałaś do tego w jakiś sposób, że nie jesteś osobą zaginioną? Tak, ogólnie jak zobaczyłam tego posta, dosłownie... Ciotka, stryjeczna, siostry, wujka mamy? Możliwe. Rano poszłam na najbliższy komisariat policji, tam właśnie powiedziałam, jestem pełnoletnia, jestem dorosła, także moje zaginięcie zostało odwołane, żyję, nikt mnie nie porwał, jak widzicie. Po prostu jest wszystko okej. Okej. Dobra, no to ogólnie ty jesteś osobą, która wspierała Nikitę, jesteś jej przyjaciółką albo koleżanką, teraz nie wiem, jakie macie relacje. I ty ogólnie nie chciałaś występować tak jakby w tym świecie influencerem, nie chciałaś do internetu wejść i pytanie, no jak się do tego... Pytanie, czy jednak teraz już chcesz? ...odniesiesz teraz, tak jakby będąc na językach ludzi, co czujesz?
Ogólnie tak, byłam bliską osobą od Nikoli. Na tym filmie też była na językach, na języku była. Te filmiki były nagrywane. No Nikola jeszcze nie była sławna, były to prywatne rzeczy. O. Jednak wypłynęły po prostu i stałam się sławna, mięso. Nie chcąc tego. Nigdy mi na obserwacjach nie zależało. Po prostu trafiłam jakby przypadkiem do tego internetu. No w sensie sławna to za duże słowo. Bardziej no to jest afera, chyba do której nie chciałaś wejść, a mimo wszystko zostałaś wciągnięta przez pryzmat chyba tej całej sytuacji z Nikitą, czyli twoją koleżanką. Suba zostawiam. Ciekaw jestem kolejnych materiałów i zapraszam do subskrybowania chłopa. 237 subów, a jak włączaliśmy to było 190. Ancymony tutaj robią rzeczy. Zapraszam serdecznie. No i nie wiem, no jak się ogólnie czuję z tym, że zostałaś trochę Kanali, takim przedmiotem posłużona w tej całej aferze. Coś czuję, że Nikita może być trampoliną do świata influ? Nie, wydaje mi się, że nie do końca. Jak ta dziewczyna by chciała gdzieś zawalczyć, albo jakby chciała, żeby o niej było głośno, to już teraz mogłaby coś więcej dymić. Jakby w tym wywiadzie zaczęła dymić, to zaraz albo by był OnlyFans, albo zaraz byłby albo zaraz byłby jakieś propozycje od Cloud MMA albo innej organizacji na bank. Powiem tak. Jak się czuję z tym? No jest mi po prostu bardzo przykro, bo naprawdę ja nigdy nie chciałam istnieć w internecie, a przede wszystkim w tej dramie całej, co to było teraz na internecie. No ale no niestety, no zostałam wplątana w to, także... Nie czujesz się ofiarą tej całej sytuacji? Troszkę się czuję. Okej. No to chciałbym, byś powiedziała, kogo podejrzewasz o opublikowanie tych materiałów. O, czy masz jakieś mięcho, dawajcie. Podejrzenia? Ogólnie powiem tak, podejrzane osoby oczywiście są, jednak na razie nie chcę ujawniać kto, co, jak. Dobrze, nie uprzedzasz takich osób. Gdyż no nie ma pewności co do tych osób, a nie chcę też bezpodstawnie nikogo oskarżać. Okej, rozumiem. No i jeszcze pytanie ostatnie, czy masz jakąś przesłankę po prostu do widzów, którzy będą... Czy chciałabyś kogoś pozdrowić na przykład? ...to oglądali, czy chciałabyś się może w jakiś sposób wytłumaczyć, albo zaapelować do ludzi, albo do ludzi, którzy wysyłali te filmiki, albo cokolwiek. Ogólnie powiem tak, to nie jest wstyd mieć takie nagrania, to jest normalna rzecz. Tam nie było żadnej przemocy, nikomu się krzywda nie działa. Jednak prawda. Największym świństwem to jest to po prostu udostępnienie takich nagrań. Mam prawda. Nadzieję po prostu, że ludzie będą uważać teraz na takie osoby, bo to nawet najbliższa osoba może zrobić taki wam syf. No i przede wszystkim... Nie chcę bezpodstawnie nikogo oskarżać. Oho, nie nadaje się do świata clickbaitów. Dokładnie. Nie, czyli faktycznie tutaj... Ale kurde, tak powiem wam, że myślałem, że... podszedłem do tego wywiadu i do tej dziewczyny tak właśnie trochę bardziej no ciekawe co będzie mówić, nie? O ciekawe jak zaraz będzie się wypowiadać, zaraz OnlyFansa będzie zakładać. Natomiast ona przez 6 minut raczej tak spokojnie mówi, tak nie wypowiedziała się, trochę zrzuciła z siebie ten cały ciężar i mówi nie chce nikogo oczerniać, nie chce nikogo tutaj mówić kto mógł za tym stać, jakbyś tak taka spokojna. Wszystkim chciałabym tą sytuację porównać też z kurwa, no. Sytuacją co była kiedyś, po prostu z Martą Linkiewicz. Ona też zaczynała od filmików takiego rodzaju. Też również nie chciała być pokazywana w tych filmikach, być na internecie. Jednak... No one tak samo, można trochę to porównać, bo rzeczywiście też wypłynęły tam ze Snapa chyba bodajże, już nie pamiętam tego. Tak. Ale trochę historia zatoczyła koło. Dokładnie. No co, no, też ludzie gadali zawsze o Marcie, tu i tam. Cały czas była też uważana za bardziej taką pato-influencerkę. No jednak co, dziewczyna wyszła na prostą, jest naprawdę bardzo silna. Myślę, że jej psychika przez tą sytuację też poszła w górę, stała się silniejsza. No i co, i mam nadzieję, że u mnie będzie podobnie. No tak, na pewno ludzie, którzy są wokół ciebie, są najważniejsi teraz. Żebyś miała dużo wsparcia, ja ci życzę dużo zdrówka, dobrych ludzi na swojej drodze. No i to tyle, dzięki wielkie, to był wywiad z Olą Famułą.
A to była Loża Szyderców. Pozdrawiamy i cześć. No i elegancko, sub zostawiony, like zostawiony.